Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl. Anwil osiągnął przewagę dzięki grze Dawida Jelinka i Bartosza Diduszko. Z 14 pierwszych punktów dla gości ta dwójka zdobyła 12 oczek. Obaj trafili po jednej trójce. Czech miał 5 punktów, Diduszko 7. Najwięcej punktów po pierwszej kwarcie miał jednak Danilo Andiusic, 9 na 100% skuteczności przy zaledwie 2 rzutach za 2. Pozostałe 5 zdobył z linii wolnych. Śląsk przegrywał z Anwilem 18 do 26. Kolejna odsłona zaczęła się znów od szybkiego prowadzenia Anwilu. Z niespodziewanej strony pokazał się Robert Tomaszek, który tym razem zaimponował skutecznością. Zdobył 4 punkty w pomalowanym. Trener Emil Rajkowicz od razu poprosił o czas. Na kolejną taką przerwę czekaliśmy minutę. Po tym jak za 3 trafił Kamil Hanas, swoich zawodników na rozmowę zaprosił Igor Milicić. Reszta drugiej kwarty? No cóż, do przerwy było już praktycznie po meczu. Anwil powiększył swoją przewagę do stanu 53 do 38. Śląsk zszedł ze stanu -20 tylko dlatego, że równo z Syreną akcję 2+1 zaliczył Michał Jankowski. Po powrocie z szatni 6 pierwszych punktów rzucili goście. 4 Jelinek, 2 Dimitriev. Efekt był taki, że po 3 kwartach Śląsk przegrywał 52 do 73. Największą historią trzeciej kwarty było to, co działo się na trybunach. Kibiców Śląska chciało wyrwać szalik kibicowi Anwilu, który siedział na sektorze gospodarzy z partnerką i małym dzieckiem. Sportowo do końca meczu nic natomiast już wielkiego się nie wydarzyło. Smutne przyjęcie zgotowano Robertowi Skibniewskiemu. Wychowanek Śląska został wygwizdany i zwyzywany od zdrajców, choć w ubiegłym sezonie to przecież Śląsk go z Wrocławia wyrzucił. Smutny obrazek i smutna, jednostronna, święta wojna. Nowe Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl.